Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minius portalu PTFO.pl, a to jest kolejny odcinek z cyklu Kantyna. W nim rozmawiamy sobie luźno na różne tematy, niekoniecznie związane z Battlefieldem, a początkiem tej dyskusji są pytania oraz tematy, które pozostawiacie w komentarzach pod odcinkiem najbardziej aktualnym. Początkowo planowałem, że będę je nagrywał mniej więcej co 4 tygodnie, coś koło miesiąca, żeby te pytania zdążyły się nazbierać, ale jak to w życiu bywa, czasami zaskakuje ono. Tym razem zaskoczyło mnie pozytywnie i plany mi się troszkę pozmieniały i zmuszony byłem nagrać ten odcinek nieco szybciej. Z jakiego dokładnie powodu, to dowiecie się pod koniec. Dzisiaj mamy do omówienia 3 tematy, 3 sprawy i nie przedłużając już zabieramy się za pierwszą z nich. Otóż MrPerfect.pl wrzuca coś takiego. PS4 vs Xbox One. To jest prowokacja. Ja od razu mówię, nie dam się sprowokować, nie wejdę w tą dyskusję, ponieważ uważam, że ona nie za bardzo ma sens. Każdy wybiera to, co lubi, każdy kieruje się swoimi jakimiś priorytetami. Tak jak to się mówi, o gustach się nie dyskutuje. Ja postanowiłem, że troszkę to odwrócę i powiem, dlaczego ja wybrałem PlayStation 4, ale nie w odniesieniu do innych platform, tylko właśnie o moich tych subiektywnych, osobistych czynnikach i odczuciach, które o tym zadecydowały. Być może w pewnej części one pokryją się z tymi, które wy macie i być może one was jakoś nakierują na to, jak powinniście postąpić, ponieważ ja często dostaję pytania od was coraz częściej, czy kupić sobie PlayStation 4, czy przesiadać się z PC-ta na Playaka, jakie są plusy, jakie minusy, co ja bym wam doradził. Podajecie mi parametry swojego sprzętu i pytacie mnie, czy powinniście go zmieniać. Ja osobiście nie jestem ekspertem w tym temacie, przyznaję się bez bicia, jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, to jestem noga, totalnie, kiedyś się tym interesowałem, w tej chwili totalnie mnie to nie interesuje, tak jak mówiłem, komputera używam tylko do pracy i z pracy go dostaję, więc tam ktoś to za mnie załatwia, dlatego też, prawdę mówiąc, wybrałem konsolę. To będzie jeden z tych powodów, ale do tego sobie zaraz przejdziemy, może najpierw troszkę o historii. Moja przygoda z konsolą zaczęła się od PlayStation 3. Oczywiście kiedyś miałem SNES, ale to było dawno temu. Mówię o takiej nowoczesnej konsoli. Kupiłem ją, ponieważ potrzebowałem takiego domowego centrum rozrywki. Ja większość dnia spędzam przed komputerem i nie chciałem, wracając z pracy, siadać do kolejnego biurka w domu i próbując się odprężyć przy grze, siedzieć z myszką w ręce i patrzeć w kolejny monitor, ponieważ za bardzo by mi to przypominało pracę. Ja chciałem sobie siąść na kanapie, chciałem sobie pograć w jakąś luźną, arkadową grę, ze znajomymi, z moją dziewczyną. Jednym słowem, potrzebowałem czegoś, co oderwie mnie od tego takiego komputerowego klimatu. I właśnie z pomocą przyszła PlayStation 3. Z tym, że nie wiedziałem, w jakie bagno się pakuje, ponieważ kupując PlayStation 3, kupiłem ją w bundlu razem z Killzone'em 2. I wtedy się zaczęło, wsiąknąłem po prostu. Ta gra pochłonęła jakieś 2 lata mojego życia. Przez ten czas, w tym czasie, kiedy z klanem starsi panowie graliśmy mocno competitive, wtedy nasz klan był w pierwszej dziesiątce w ogóle rankingu światowego nawet. Myśmy mieli tą odwagę, z tego co pamiętam, na poziomie 10 milionów. Teraz jakbyście sprawdzili, to by dało chyba miejsce w pierwszej 30. Nadal w pierwszej 30. Po prostu nie wyobrażałem sobie dnia, żeby nie zagrać. Killzone 2 zresztą miał tak rewelacyjny interfejs, takie GUI przygotowane do właśnie wsparcia tych rozgrywek klanowych, że można tam było praktycznie robić wszystko. Planować konkretne rozgrywki, planować konkretne mecze, ustalać terminy, wybierać tryby. Potem po zakończonym meczu można go było w całości analizować. Wszystkie wyniki były aktualizowane, na tej podstawie był budowany ranking. No do tej pory nikt się nawet do tego nie zbliżył. Mam nadzieję, że kiedyś coś takiego powstanie. Wracając jednak do tematu, bo mocno sobie zjechałem na Killzone'a, to właśnie był ten kamień milowy, który jakby utwierdził mnie w tym, że to jest właśnie sposób na granie, który mi bardziej odpowiada. Po pierwsze, przestawiłem się totalnie na pada i jak później próbowałem sobie zagrać w jakiegokolwiek FPS-a używając myszki i klawiatury, to po prostu jak dziecko we mgle. Totalnie mi to nie szło, stwierdziłem, że ten temat sobie odpuszczam, być może jestem za stary już, aby przechodzić kolejną zmianę i wiedziałem, że pozostanę już przy konsolach. I to był właśnie jeden z tych elementów, to jeden z tych elementów decydujących, który mnie popchnął do tego, żeby przejść ze starszej generacji na nową generację konsoli,
A wracając do tego, dlaczego Xbox nie zastąpił mi PlayStation 4, ja nawet nie brałem tego pod uwagę. Ponieważ wszyscy moi znajomi, cały klan i wszyscy moi przyjaciele, bo to są już moi przyjaciele, grali na tej konsoli, na tej platformie i wiedziałem, że oni także na nią przejdą, więc to tak naprawdę w 90 chyba procentach zadecydowało o tym, że wybrałem konsolę PlayStation 4. Najprawdopodobniej już się to nie zmieni, jeżeli będzie konsola PlayStation 5, to przejdę na piątkę i tak już będzie pewnie do końca. I teraz przy tej okazji będziemy mogli sobie przejść płynnie do tematu, do pytania numer 2, które zadał Filipeusz Wspanialelus i brzmi ono: od kiedy gram w BF-a? Otóż w Battlefielda zacząłem grać od Bad Company 2. Wiadomo, że Bad Company 2 to jest taka odnoga od samego Battlefielda, ale to był właśnie tytuł, który mnie sprowadził do tej serii. Wszyscy, którzy grali w Battlefielda Bad Company 2, wiedzą, że to był chyba najlepszy tytuł w ogóle z serii Battlefielda. On tam wprowadził tak rewolucyjne zmiany, jeżeli chodzi o FPS-a, że no do tej pory ciężko znaleźć grę, która będzie budzić tak dużo pozytywnych emocji. Oczywiście można powiedzieć, że zarówno Battlefield 3, jak i 4, jak i teraz Hardline wyglądają o wiele lepiej, ale jeżeli chodzi o samą mechanikę i o ten taki klimat, to jak dla mnie nic do Bad Company 2 równać się nie może. Więc to był czas tego przejścia. Wtedy także wyszedł Killzone 3, który w żaden sposób nie umywał się do 2, on stracił dużo z klimatu. Tam praktycznie cały nasz klan, cały klan Starsi Panowie przeszedł automatycznie z Killzone'a 2, nie na Killzone'a 3, tylko na Battlefield Bad Company 2, ponieważ uznaliśmy, że ta gra jest o wiele lepsza. Niestety, tak jak już wspominałem, ona nie miała takiego wsparcia klanowego, więc trudniej było się organizować, ale sama przyjemność z gry była tak ogromna, że po prostu nikt sobie nie wyobrażał, aby to miał być jakiś inny tytuł niż Battlefield Bad Company 2. Potem oczywiście automatycznie z Bad Company 2 przeszliśmy na Battlefielda 3, przeżyliśmy całego Battlefielda 3, no i teraz wylądowałem razem ze znajomymi w Battlefieldzie 4. Teraz widać, jak ten czas szybko leci, to już 4 lata minęły, bo Battlefield Bad Company 2 miał premierę w 2010 roku. No i zbliża nam się kolejny Battlefield, także tymi Battlefieldami teraz nas będą pewnie raczyć co roku. Z tego co EA chwali się swoimi planami. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. W każdym razie moja przygoda z Battlefieldem w ten sposób wygląda. Chciałem ostatnio zaglądnąć do tytułów starszych, zobaczyć, jak wyglądały te Battlefieldy sprzed Battlefield Bad Company 2, ale tak jak wspominałem, no moje umiejętności gry na PC-cie z użyciem myszki i klawiatury praktycznie by mi to uniemożliwiły. To znaczy uniemożliwiły mi pewnie jakiś pozytywny odbiór tych gier, dlatego nie chciałem się denerwować, nie chciałem sobie burzyć jakby dobrej wizji całej serii Battlefield i postanowiłem, że zostanę przy konsoli. Być może kiedyś zrobią nam taką niespodziankę w jakąś, nie wiem, 10. rocznicę i wypuszczą jakąś zremasterowaną wersję kilku tych tytułów na PlayStation 4 lub też na jakąś przyszłą generację PlayStation. No ja byłbym z tego bardzo zadowolony i bardzo chciałbym, aby tak właśnie było. A więc jeśli chodzi o moją historię z Battlefieldem, to tak mniej więcej ona by się przedstawiała. I przechodzimy sobie do pytania numer 3, ostatniego pytania, które omówimy sobie w dzisiejszym odcinku. A związane jest one z moimi zainteresowaniami. Tutaj dwie osoby pytały o to, jakie są moje zainteresowania, Profesorek oraz TheTurek.pl. I rozumiem, że chodzi tutaj o zainteresowania niezwiązane z Battlefieldem, prawda? Bo wiadomo, że biorąc pod uwagę chociażby to, jak dużo gram i jak często produkuję materiały dla was, to jest to oczywiste, że jest to jedno z głównych moich zainteresowań. A co mnie zajmuje poza tym? Otóż także, a może nawet głównie dzięki pani Miniowej, tak powinienem powiedzieć, czyli mojej dziewczynie, moją pasją stały się podróże. Jak ostatnio rozmawialiśmy a propos tej podróży, którą właśnie teraz odbywam, to jest to, o czym mówiłem na początku. Nie obawiajcie się, nie wpłynie to chyba w dużym stopniu na częstotliwość publikowania materiału, ponieważ przygotowuję je sobie do przodu. Także ten materiał, który teraz słuchacie, który został dzisiaj opublikowany, ja go publikuję pewnie gdzieś ze Svaneti w Gruzji, bo właśnie ostatnio zdarzyła mi się taka okoliczność, że wpadli do nas znajomi,
pojawił się taki pomysł, szybko znaleźliśmy bilety i w ciągu 2 tygodni zorganizowaliśmy sobie wypad 2-tygodniowy także do Gruzji. Także teraz pozdrawiam Was z gór Sfaneti, najprawdopodobniej w Gruzji, bo taki mamy plan. Albo Tuszeti, albo może z Batumi, nie wiem, dużo zależy od pogody. W każdym razie ten materiał nagrywany jest z lekkim wyprzedzeniem, tak jak zresztą wszystkie materiały, które będą się pojawiać przez najbliższe 2 tygodnie. A wracając do samych podróży, no udało mi się już zwiedzić chyba większość krajów Europy, nawet na pewno. Została mi tylko Skandynawia, ale że tam jest mega drogo, no to zobaczymy, jak to z tym będzie. Myślę, że kiedyś się tam wybiorę. No, w jakimś pewnie dalszym horyzoncie pojawiają się też takie tematy jak Azja. Teraz już można znaleźć całkiem ciekawe oferty na bilety lotnicze, a wiadomo, że jak już się tam doleci, to jakoś się przeżyje. To samo z Ameryką Południową, to też mnie bardzo interesuje i właśnie ci znajomi, z którymi lecimy, często podrzucają nam takie tematy, bo oni pracują w biurach podróży i mają dużo możliwości i mają też dużo informacji. Ogólnie to każdemu polecam. No nic tak nie poszerza naszych horyzontów, naszego światopoglądu, jak właśnie zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie nowych ludzi. Nie dajcie się zamknąć w swoim pokoju, nie dajcie się przytrzymać przy tym ekranem zbyt długo, jakkolwiek Battlefield byłby fajną grą, ponieważ poza domem także wiele ciekawych rzeczy, a szczególnie w większej odległości od naszego domu, wiele ciekawych rzeczy może nas spotkać. No i to by było pewnie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że moje opowieści Was nie zanudziły, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o mnie. W ogóle byłem zaskoczony, że większość pytań odnosiło się do mnie i pytaliście o mnie i o moje zainteresowania bardziej niż o Battlefield. Myślałem, że będziecie tutaj bardziej ciekawi tego, co ja sądzę na temat samej gry, a okazało się, że chcecie mnie pewnie lepiej poznać. Na kolejne pytania oczywiście czekam w komentarzach pod tym odcinkiem. Wpisujcie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, wszystko, co chcielibyście się dowiedzieć, każdy temat, na który chcielibyście porozmawiać. Nie zapomnijcie także lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. I na koniec mam jeszcze jedną malutką prośbę. Otóż, jeżeli chcecie czegoś się ode mnie dowiedzieć, to naprawdę zostawiajcie te pytania tutaj. Często zaczepiacie mnie na Battlelogu, co jest bardzo miłe, nie odbierajcie mnie źle, ale przeważnie wtedy, kiedy siedzę na Battlelogu, przygotowuję kolejne materiały. I wtedy co chwilę tylko w słuchawkach słyszę to pik, 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 pik odnośnie nowej wiadomości. I połowę tego czasu, który chciałbym poświęcić na nagrywanie materiału, a czas mam ograniczony, poświęcam na rozmowę z Wami, co oczywiście jest bardzo fajne, ale tak jak mówię, no muszę troszkę tym czasem lepiej zacząć dysponować, tym bardziej, że tych pytań i tych Waszych zaczepek jest coraz więcej, także nie obraźcie się, być może na te pytania dostaniecie odpowiedź troszkę z opóźnieniem, no bo kantyna będzie, tak jak mówiłem, wychodzić co kilka tygodni, ale mam nadzieję, że to wszystko zrozumiecie, a tymczasem odmeldowuję się. Miniu z PTFO.pl.